Kamilę Bordowiec z gimnazjalnej 3 D do szkoły podwozi ojciec. Dziewczyna jest w związku z Marcinem Bednarkiem z tej samej klasy. Nastolatkowie nie wiedzą, że ojciec Marcina popadł w długi, a wyegzekwować ma je tata Kamili, który jest komornikiem. Marcin, Marcin, to jest ta twoja dziewczyna? Hej. Tak. Cześć. Skąd wy się znacie? Zaraz ci wyjaśnię wszystko, młoda damo. Twój tatuś chce mi zabrać auto. Słucham? Jak to chce ci zabrać auto? Mamy długi, ale spokojnie, wyjdziemy z tego. No chyba, że ten pajac zerze ze mnie ostatnią koszulę. Proszę tak nie mówić o moim tacie, panie dobrze? Bednarek, to są nasze prywatne sprawy, nie ma sensu w to mieszać dzieci. Ale pan żyje z mieszania się w prywatne sprawy i z okradania ludzi. Niech się pan uspokoi, naprawdę. Jeszcze z panem nie skończyłem. Idźcie już, spóźnicie się. Marcin, idź ze szkoły. Może mi to jakoś wyjaśnić, tato? W domu o tym porozmawiamy, Kamila. Kamila, chodź. Do widzenia, panie komornik. Do widzenia, panie Bednarek. Ale sytuacja, nie? No. Ej, weź pogadaj z tym twoim ojcem, żeby się trochę uspokoił, okej? Okay? Słucham? Mój ma się uspokoić? To twój zachowuje się jak wariat. A dziwisz się mu? Twój tato to złodziej, że jest okradania innych. Ogarnij się, idioto. To nie mój ojciec jest nieudacznikiem, który narobił sobie długów. Widać, że wdałaś się w tatusie. Taka prawda. No, chyba, że mój ojciec narobił mu długów. Weź, sam sobie jest winny. Kamila, jak ty się czujesz jako córka złodzieja, co? Bo mi by było głupio, jakbym żył za rzeczy skazione innym. Jesteś bezczelny, naprawdę. To ty jesteś bezczelna. Jestem twoim chłopakiem i powinnaś mnie wspierać, a ty co? Tylko się nie popłacz, wiesz, naprawdę. Jeszcze ty i ten twój tatuś wszystko pogarszacie. Wiesz co, nie chcę się z tobą gadać. No mi też się z tobą nie chcę gadać, dobra. Nie dość, że dowiedziałem się, że mój ojciec ma długi, to jeszcze komornikiem okazał się być ojciec Kamili. Jak ona może go bronić? Jestem jej chłopakiem i powinna mnie wspierać, a nie jeszcze dodatkowo wyzywać. Jak Marcin śmie tak wyzywać mojego ojca? Przecież to nie jego wina, że mają długi. Marcin jest moim chłopakiem i powinien mnie zawsze wspierać, a nie robić takie cyrki.